Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam Cydry Tęcza i Wiadro Brokatu. Nasze spotkania różnego typu filmów przeniesione z wtorku na czwartki ze względu na zmianę planu. Już się wakacyjny czas skończył, zaczyna się czas niewakacyjny. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj, tak jak macie w tytule, o święcie Mabon sobie porozmawiamy, dlatego że wrześniowe jest to święto, dlatego że jest to sabat, w którym można wykorzystać pewne rytuały i ja za tydzień pewnie z wami o tych rytuałach porozmawiam, przynajmniej jeden, dwa wam przedstawię, tak żebyśmy mogli sobie w Mabon zrobić. Kiedy ma miejsce przede wszystkim? To jest 21. Jest to 21 września, czyli równonoc, dlatego że od tego 21 września światło zaczyna przegrywać z ciemnością. Dzieje się tak, że noce stają się coraz dłuższe, a dni coraz krótsze. Taki czas przełomu. Jest to zmiana na Ziemi, jest to zmiana pół roku, a w pogańskiej tradycji Mabon jest sabatem mniejszym. Czym się charakteryzuje? Jest to taki moment dziękczynienia za to, co zostało zebrane. No i wiadomo, że 2000 lat temu przodkowie przede wszystkim dziękowali za plony, przede wszystkim dziękowali za to, co zebrali z pól. Jest to w sumie, to są takie w sumie drugie dożynki, dlatego że pierwsze dożynki mają miejsce w Lamas, czyli w sierpniu. Natomiast tutaj już te plony, ale to plony właśnie takich jesiennych warzyw, jesiennych owoców. To już dawno po sianokosach, po zbożokosach, ale właśnie sabat dziękczyny. Natomiast teraz, w momencie, kiedy jesteśmy miejskimi wiedźmami, nie każdy z nas w pole kuniem wyjeżdża, to jest to też dziękczynienie, ale może być troszeczkę w innej formie. Za to, co zebraliśmy, po to, żeby podziękować i jakby na przyszłość narobić tego dobrobytu. Od zawsze było to święto plonów i tak jak i u naszych braci, tak i u Słowian, zbieraliśmy się w gromady. Jak wyglądał ołtarz? Stół był w tym czasie ołtarzem. Stół był w tym czasie ołtarzem i te wszystkie plony, takie jak właśnie orzechy, jabłka, gruszki, śliwki, dynie dopiero później, dlatego że dynie tak naprawdę przybiegły do nas po odkryciu Ameryki, stały się symbolem tego święta. Grona winogron, dlatego i wino, i miody pitne. Także tutaj te wszystkie rzeczy na stole stawały i ten stół stawał się ołtarzem właśnie. Właśnie przy takim stole nasi przodkowie ucztowali, gromadzili się, wróżyli i dziękowali za dary. No i tutaj właśnie ciasta wszelkiego rodzaju, miody, zboża, owoce, chleby, wina. Teraz już robiły się dni coraz zimniejsze i dlatego sabat Mabon był takim dniem zadumy. Był to dzień zadumy, podziękowania za to, co było oraz refleksji nad tym, co nadejdzie. I oczywiście, że w tamtych czasach od tego, jak te zbiory poszły, jak cały klan, cała gromada, cała rodzina działała, zależało przetrwanie tego klanu. Teraz to wygląda ciutkę inaczej, ale właśnie możemy w tą energetykę wejść, w takie zbiory przed zimowym wyciszeniem. Rytuały, które robiono w tym czasie, to przede wszystkim rytuały dziękczynne, ale również rytuały prosperity, rytuały, które miały za zadanie oczyścić energię, oczyścić stare energie, rytuały wzmacniające. Taką aktywnością, którą my będziemy wykonywać na kanale Joanna Wiśniewska-Wróżka o godzinie północnej, między sobotą a niedzielą, czyli 21 na 22 północ, to będzie usypywanie mandali z ziaren właśnie w ramach przywoływania dobrobytu. I będziemy robić również mabonowe ludki, które mają nas przed nieszczęściami chronić. Także jeżeli ktoś chce posiadać swoje mabonowe ludki, ewentualnie zrobić z nami mandale dobrobytu, to bardzo serdecznie zapraszam na kanał. Będzie potrzebny, jeszcze będziemy robić słoik dobrobytu, będzie potrzebny nam słoik, 8 monet, ziarna różnego rodzaju, groch, fasola,
zboża. Także tutaj naprawdę, żeby to kolorowo było, taka mandala kolorowa, kartka klej i żołędzie, gdzie będziemy robić mabonowe ludki, nadawać im magiczne działanie, które w momencie jakiegoś stresu czy strachu należy takiego ludka powierzyć ziemi z życzeniem do spełnienia i żeby zabrał problemy. I teraz jak można ustroić ołtarze i jakie są rzeczy przypisane do tego sabatu mabon. Ja tu mam oczywiście wypisane, bo to nie jest tak, że ja muszę wszystko pamiętać. Oprócz tego, że chleby, wino, jadło, dynie, śliwki, gruszki, jabłka, to wiadomo, to się pamięta. Ale zioła przypisane do tego sabatu to na przykład bluszcz, mirra, szałwia, tytoń, wawrzyn z drzew, czarny bez, dąb, jesion, klon, dlatego mabonowe ludki robimy z żołędzi. Kwiaty to chryzantema, goździk, nagietek i słonecznik. Kryształy to bursztyn, hematyt, złot, topaz. Metale złoto i żelazo. Zwierzęta: gęsi, jelenie, konie, łosie, łososie, orły, sowy i wiewiórki. Zapachy to aloes, benzoes, cedr, cynamon, goździk, mirra i sosna. Symbole to girlandy, wieńce, kłosy, sierpy, kukły, strach na wróble, róg obfitości. Wy wiecie, że w niektórych naszych częściach naszego kraju jeszcze wystawia się wrześniowe kukły, wrzesień, październik na tym przełomie. Tam jak jechałam na Kluczbork, tak, w tamtym rejonie, znaczy dokładnie tej wsi nie pamiętam, a tam przed każdym domem stała kukła. Łot, na pewno katolicki zwyczaj. Pokarmy: cebula, chleb, jabłka, jęczmień, kukurydza, marchew, zboża, orzechy, winogrona, ziemniaki. A napoje: cydr, a ja mam cydr i tęcza, miód, piwo, wino, no i oczywiście woda. Także tak można świętować. Moi kochani, chyba najważniejsze, ja wiem, że bardzo dużą popularnością cieszą się rytuały dotyczące, a zrobimy teraz na bogactwo, a teraz na miłość, a teraz na zdrowie. Natomiast w czynieniu nie jest ważne tylko robienie na coś, bo to nie do końca o to chodzi. Chodzi o rozwijanie energii, nawet na zasadzie czczenia sabatów. I dlatego jeżeli ten egregor sabatu Mabon, 21 września, przypominam, jest po to, żeby podziękować i przyciągnąć, to właśnie tak będziemy działać. Te wszystkie sabatowe aktywności są na kanale robione tak po prostu, każdy się może podłączyć. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie z soboty na niedzielę w tym roku o godzinie 00:00, czyli w nocnej godzinie czynić będziemy. Tutaj się Kasia pyta, a można z kasztanów, bo z żołędziami krucho? Można, dlatego że w tamtym roku też robiliśmy z żołędzi, ale niektórzy robili z kasztanów, nie ma tutaj problemu, także będziemy działać. Także przygotujcie się, moi kochani, i również przygotujcie się na sabat Samhain, podczas którego też będziemy czynić, to jest 31 października na 1 listopada, myślę, że dla grupy rytuał będzie koło 9, koło 22. Natomiast pamiętajcie, że można zakupić w sklepie Pentagram jw.abc24.pl rytuał pudełkowy Samhain, gdzie dostajecie wszystko do rytuału i link do rytuału. I to jest taki rytuał, powiedziałabym, zamknięty dla osób, które chcą w szczególny sposób uczcić dane święto. Także takie rzeczy też robimy. Na Mabon nie zrobiłam, ze względu na to, że Lamas jest podobne w wymowie, jest radośniejszy, to jest środek lata, Midsummer na tej zasadzie, czyli po prostu środek lata. Są już zboża, tak, też jest to sabat dziękczynny, ale jest podobny w wymowie, jeżeli chodzi o Mabon, dlatego Mabon będziemy robić wspólnie na kanale. Także pamiętajcie o tym, a za tydzień podam Wam dwa przepisy. Myślę, że dwa mam chyba przygotowane, dotyczące rytuału bądź potraw, które można właśnie w sabat Mabon zdziałać w ramach włożenia intencji pod tytułem ile gotuję, tyle dobra przyjmuję, na przykład. Jeżeli chodzi o to wszystko, co powiedziałam, dla tych, którzy są słuchowcami i wzrokowcami, to jest filmik, natomiast zapraszam na mój blog, gdzie też właśnie te wszystkie przyporządkowania, jak to się ładnie nazywa w angielskim języku, skąd na początku się brało wiedzę, bo tu w języku polskim niczego nie było, correspondence, sabatu Mabon. Także zapraszam serdecznie i tam również będą się pokazywać i przepisy, i przypisy, i różne dziwne rzeczy. Także zapraszam serdecznie. A dzisiaj Wam dziękuję za
uwagę. Buziaki dla Was. Mam nadzieję, że taka krótka opowieść Was zainteresuje. I pamiętajcie, że wiedźmami się nie bywa, wiedźmami się jest, więc jeżeli mamy swoje święta, a jest ich raptem 8, więc naprawdę, to warto je czcić. Dlatego zapraszam, zapraszam serdecznie. Zobaczymy, czy pobijemy jakiś rekord obecności na rytuale dobrobytu, dziękczynnym prosperity z soboty na niedzielę 21 września, gdzie za darmo dla grupy prowadzę ten rytuał i w zasadzie my działamy wspólnie. Także lofciam Was, buziaki Wam ślę, brokat, cydr i tęcza i do zobaczenia na wspólnym mabonowym działaniu. Pa, pa. Teraz Was spróbuję wyłączyć.